Hejka, kochani, witajcie w 20 lumesie. Więc witam was serdecznie. Ja właśnie przed chwilą wstałam i jeszcze się nie wybudziłam. Jest 7:42 dokładnie. I na 8 mam lekcję. Oczywiście na Teamsie. Już parcie, już tu odpaliłam. Już mam pokazać. Odpaliłam Teamsa. I bo z Iza 15 około minut będę się właśnie już łączyłem. Będę zaczynała lekcję. Zaczynam angielskim. Potem mam matmę, polski, informatykę, WF. No i koniec. Właśnie w poniedziałek mam najmniej lekcji, tylko do 12:20. Więc fajnie. To bardzo mało lekcji jest w poniedziałek. W ogóle ja już normalnie za 4 dni święta, fajnie. No kochani, ja właśnie teraz mam lekcję i też na moim Instagramie dałam, żebyście mi zadawali parę pytań i ja na nie potem będę odpowiadała i będę miała przerwę. No i właśnie miałam przerwę, to na nie mam otworzę. Kochani, właśnie teraz mam już przerwę i odpowiem na dwa pytania teraz, które mi zadajecie na Instagramie. Pierwsze to: o czym marzysz? Postaram, żeby ono wam się gdzieś tutaj wyświetliło. No, ja jakby mam takie trzy marzenia. Pierwsze to jakby, żebym chciała mieć dom, wiecie, własny, duży pokój i w ogóle. Też właśnie bym chciała na tym YouTubie być trochę jakby taka, nie chciała już mieć ten 1000. Gdzie, lub chociaż tą stówę obserwacji lub ten 1000, to by było mega fajnie. A takie jeszcze trzecie marzenie, to bardzo bym chciała mieć małego pieska. Następne pytanko: jaki jest twój ulubiony smak lodów? W sumie nie mam jakiegoś ulubionego smaku lodów, ale jakby, nie wiem, lubię ciasteczko, bardzo lubię ciasteczko. Chyba to jest właśnie ciasteczko i chyba, nie wiem, mango jest chyba też dobre. No i właśnie, no, i też moja siostra, jak miałam lekcję, zrobiła mi taką słodziutką kanapeczkę, że też napisała na niej Kinga. Czekajcie, też mam tę kartkę. O, napisała Kinga własnoręcznie. I wam się to powinno zaraz wyświetlić gdzieś, to też zdjęcie tej kanapeczki, bo zrobiłam. No kochani, znowu mam następną przerwę, ale już dłuższą. Chyba ona trwa, czekajcie, chyba 15 aż minut, albo nawet więcej. No i jeszcze dostałam takie jedno pytanie: jak tam szkoła? No nawet dobrze, teraz miałam matematykę, zaraz mam polski. Tutaj Teams odpalony. A jak wam nie szkoła? Mogę napisać w komentarzu. A moja siostra teraz będzie pisała sprawdzian z matmy. Więc trzymajcie kciuki, choć chyba już go napisała. Tak, jako to wrzucam, ale no jest dobra, lubię matmę. Wiecie, że jej minut przedtem to matematyka? Dziwna. Jeszcze w ogóle ona, jak wstawiłam relację, żeby, że tam zadaj. Zadajcie mi pytanie, to tak wam się wyświetli ta relacja. To ona napisała coś tam w tym stylu: zadaję ci pytanie. Nie wiem. Bardziej kochani, jest bardzo ciepło, bardziej jak ładnie słoneczko świeci. Dobrze kochani, ja już po wszystkich lekcjach, już skończyłam wszystkie lekcje. No, więc fajnie, w ogóle dzisiaj bardzo szybko kończę, o 12:20, to taki, no, poniedziałki jedynie, we wtorki tak o 14:30, w środę 13:25, w no i tak dalej, ale bym miała dodatkowo, to było jeszcze dłużej. A teraz przyszła moja siostra i ona jakby... bo ona jakby nie była w przedszkolu, jakby dawali te prezenty od tego gwiazdora i w ogóle, i bo była chora i jakby dzisiaj tata poszedł do przedszkola i jej przyniósł prezent. I chodź, pokaż, co dostałeś. Tak. Taki zrobimy unboxing. Właśnie dostała takie, że
też takie mam, jakby, że parcie, że tu są różne takie foremki i to można robić magnesy, że je trzeba najpierw pomalować, trzeba zrobić, będziesz miał, w środku są takie specjalne, jakby taka ala mąka, że musisz tam to najpierw obrobić, potem to wrzucić, ugotować w piekarniku, pomalować i możesz jeszcze przykleić i to będzie taki magnes, wsparcie. Ja też właśnie takie mam, nie wiem gdzie to mam, o, takiego lizaka, parcie. To jest biała czekolada, patrz. No. Ja tak. Pamiętam, że jak byłam mała, ciągle mam takie lizaki. No i takie dwie kuleczki. Takie dwie kuleczki. Jeszcze dostałam takiego Mikołaja, ale go zjadłam. No. No. No i to wszystko. Cieszę się bardzo. Jak sobie myślałam, że może sobie wydwieźć na dwór, gdzieś na przykład jakiegoś sklepu. Czy odpowiem na takie jedno pytanie, czy byłam na koncercie Teamu X? Powiem wam szczerze, że bardzo chciałam pojechać na koncert Teamu X, ale niestety coś nie wyszło i nie byłam na koncercie Teamu X. A teraz chyba postaram się wyjść na dwór. Więc tak jak mówiłam, teraz właśnie będę szła na dwór i chyba będę szła do Biedronki. No, chyba się przejdę do Biedronki, bo w sumie to bym chciała zobaczyć, czy są to płatki Teamu X. W świątecznej wersji. No więc chciałam zobaczyć, czy one są i będę szła. Możecie właśnie teraz napisać w komentarzu, jak myślicie, czy będą, czy nie. Jest godzina w sumie 13:15. Zanim tam dojdę, to może być i tak 23. W ogóle dzisiaj jest mega cieplutko. Tak jak w ogóle byłam dzisiaj rano. O, moje słońce nie świeci. Mówiłam, no dzisiaj tak bardzo słońce świeci, jest bardzo ciepło. Słoneczko. Więc kochani, przed chwilą byłam w pierwszej Biedronce. Nie było płatków Teamu X. Teraz może spróbuję pójść do następnej. Ale tak mega pada taki śnieg i wreszcie jestem teraz cała w śniegu. Więc jeszcze zobaczę, czy pójdę. Albo dobra, jednak nie idę, bo jestem leniwym człowiekiem i mi się nie chce, więc... Jednak nie idę. I wracam do domku. No byłam w pierwszym miejscu, nie było. Drugą mam trochę dalej, po prostu tam nie chcę iść. Patrzcie ile śniegu. Takie malutkiego. Małe drobinki. Obiad i dzisiaj mama zrobiła gąbki, więc... Nie! Ciągle mi się myli. Dewalaj, są lepsze, no, z serkiem. Lepsze mi tylko gąbki. Są gąbki też są dobre, ale dewalaje... A chciałam powiedzieć, że właśnie znalazłam takie same, jak moja siostra Maja też mam takie. Tylko, że chyba trochę większo. O. Patrzcie. Tak to wygląda, no. To jest bardzo podobne. Tutaj weźmę Kinginę. Praktycznie to samo. Właśnie też zaraz będę nagrywała shorta na mój kanał, więc nie wiem, czy jak teraz wrzuciłam ten film, to on już jest, ale zobaczcie. No i właśnie będę go zaraz nagrywała, więc zapraszam was serdecznie do shorta, żebyście zostawili tam lajka w górę i jakiś miły komentarz, że będziemy naprawdę miło. Więc no, tak jak mówiłam, was na niego zapraszam. A też nie pamiętam, czy wam mówiłam, ale w środę też będę szła sobie kupić do sklepu jakąś sukienkę na Wigilię. Lub na dni świąteczne, bo nie mam żadnej sukienek. Jak już to ma jakieś spódniczki. No jakieś tam sukienki oczywiście mam, no takie, które albo miałam już wiele razy, albo mi się nie podobają, albo nie są za bardzo eleganckie, albo są właśnie za bardzo eleganckie, więc nie wiem, ale na pewno się jakaś znajdzie. No i pewnie też właśnie idę do sklepu i ją sobie kupię. W ogóle, no właśnie, ubrałam też tą opaskę, właśnie będę nagrywała odcinek i chyba będzie mi potrzebne, żeby było tak świątecznie. W ogóle... No kochani, to chyba już się z wami żegnam, ale kończyła ten vlogmas. Dziękuję, że oglądaliście i no, chyba widzimy się jutro w następnym vlogmasie, pa pa!